Siemaneczko, z tej strony Yamatik, a to jest mój kolejny materiał na moim kanale. Ten materiał jest z The Forest, ponieważ ostatnio nie nagrywałem The Forest i uznałem, że muszę coś nagrać, a poza tym wy, widzowie, mi o tym przypomnieliście. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to zapraszam was do zostawienia subskrypcji. Słuchajcie, ponieważ wpadłem na nowy zwyczaj, ponieważ niekiedy nie mam pomysłu na odcinki, że wy będziecie mi propozycje na odcinek pisać w komentarzach. Jeśli będzie więcej takich propozycji, to wygrywa ta propozycja, która ma najwięcej łapek w górę. A więc zachęcam do brania w tym udziału. W tym materiale w The Forest pokażę wam, jak znaleźć tą dużą wieżę, a dokładnie do niej schemat oraz lotnię, na której będziemy mogli zlecieć z dowolnego miejsca. A dokładnie schemat do niej, nie? Bo lotnię będziecie musieli sobie craftować. A więc słuchajcie, punktem, od którego zaczniemy naszą wędrówkę dzisiejszą, to będzie ta zatoka, a dokładnie ta skarpa. Tam mamy naprost wioskę. Tutaj mamy jakąś jaskinię. Tam jest dalej trochę jedna z części do pistoletu skałkowego. No i cóż, jeśli mamy skarpę, to wioskę mamy na plecach i idziemy prosto. Przeciwną stronę, co do strony, która biegnie do wioski. Czyli, że tam mamy wioskę, a my idziemy tam. Nie wiem, jakie tu są kierunki geograficzne, nie chcę was okłamywać. No ale my idziemy po prostu prosto. Trzymamy się tej skarpy. Cały czas się trzymamy skarpy. No i słuchajcie, skarpa się skończyła. Mamy tu taki korzeń, powiedzmy. No i cóż. Mając ten korzeń, skręcamy prawo. Mamy tutaj takie drewniane rzeczy czy cokolwiek, nie znam się na tym, szczerze powiedziawszy, dokładnie. Mamy tutaj kamienie, nie znam innego charakterystycznego punktu i tam daleko, gdzie wysoka sosna, nie no, żartuję, ta piosenka z przedszkola, już dawno jej nie słuchałem, ale nie musi mi tak odpierniczać. Tam daleko mamy taką malutką wysepkę oraz trochę większą. Tam, gdzie ja uderzam, to mamy taką większą, a tam taką tyci. To my płyniemy prosto do tej wysepki tyci, ale uwaga, polecam wam uważać na rekiny i się zaopatrzyć w sprzęt do nurkowania, bo bez tego nie pójdziemy po nasze schematy, no bo jaskinia ze schematami znajduje się pod wodą, a więc my płyniemy prosto. Płyniemy. Tutaj możemy się orientować tą oto wysepką, ale my ciut w lewo musimy płynąć. Podróż trochę zajmie, polecam uważać na rekiny albo zrobić sobie łódkę. Bo poszukiwania tak naprawdę tej kładki nie są trudne, ale za to tutaj polecam sobie łódkę zrobić, żeby rekiny nas nie użarły po prostu. Ja na razie przyspieszę, żeby was nie przynudzać. No i dotarliśmy na naszą tyci wysepkę. A więc cóż, jeśli jesteśmy na tyci wysepce, to polecam teraz ubrać no coś do nurkowania, bo bez tego nie pójdziemy po naszą część, jak już wcześniej wspominałem. A więc teraz uwaga. Jeśli tu dopłynęliśmy od tej strony, patrzymy się w lewo i płyniemy tam. Szukamy tutaj takiej kładeczki, która tutaj na wodzie pływa sobie. Oczywiście od wyspy się nie oddalamy, nie? Bo to nie jest jakoś tak daleko zbytnio. No i słuchajcie, płyniemy. No i słuchajcie, dotarliśmy do naszej kładeczki. Ja na niej stanę, żeby wam pokazać, że ona tu w tym miejscu jest. Tak, naprost, co do tej wyspy. Praktycznie. Możemy się też tym kontenerem sugerować, ale nie polecam, bo można się tu potracić, jeśli nie mamy jasności, jak w moim przypadku, dobrej, ustawionej. A więc płyniemy w dół. No i dochodzimy do takiego wlotu do jaskini. Będziemy musieli przez to przepłynąć, nie inaczej, bo to jest jaskinia wodna. Choć troszkę mnie rozwala tutaj ta fizyka w tej grze, bo normalnie to ta woda powinna tutaj wpłynąć do środka, no ale nie stało się tak. No cóż, tak bywa. A więc cóż, jesteśmy na lądzie, że tak to ujmując. No i mamy tutaj linę. Ja tutaj sobie coś zapalę, jakąś zapalniczkę. I mamy tutaj pierwszy schemat. Jest to schemat wieży. Tak, żeby nie skłamać, jest to schemat wieży. Wieża, tak, wieża to jest. Teraz musimy zejść w dół.
żeby zdobyć schemat lotni. Podróż trochę długa jest w dół, nie polecam skakać, ponieważ możemy życie stracić, co może nas srogo kosztować, a więc ja radzę wam schodzić po linie. Sobie tutaj oświetlę, bo tutaj jest ciemno, bardzo ciemno. Tutaj mamy linę, no to idziemy prosto. Nie mamy tutaj zresztą innej drogi. No i dochodzimy do takiego pomieszczenia oblepionego szpetnymi kartkami. Ta kartka znajduje się tutaj. Mamy taką owalnicę zrobioną z innych kartek. No cóż, to chyba wszystko, co znaleźliśmy, nie? No tak. No to teraz wychodzimy w taki sam sposób. Polecam też tutaj uważać, aby nie spaść, ponieważ wysokość jest ogromna. Przepaść jest duża. Przez co możemy sobie na pewno, jak nic, 3/4 życia stracić. Jeśli oczywiście zbroję mamy, a jeśli nie mamy zbroi, to możemy całe życie sobie stracić, więc nie polecam. Polecam tutaj uważać, nie polecam skakać. Słuchajcie, nie będę już pokazywał, jak dalej wychodzić. No cóż, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Zapraszam do jego oceniania tam na dole. Zapraszam do pisania w komentarzu propozycji co do następnego materiału. No a na razie będę się z wami żegnał. Do zobaczenia, cześć. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku.